Witam wszystkich. W tym oto poradniku przedstawię Wam, jak zrobić intro w Sony Vegasie Pro 10. Więc jak będzie wyglądać nasze intro? W ten sposób. Dobrze. Więc zacznijmy od nowa. Wszystko usuwam. Wchodzimy w zakładkę Media Generators, a tam wybieramy tekst. Wybieramy tekst hot. Wpisujemy tu swój nick i angielskie słowo presence. I zmniejszamy czcionkę. Ja akurat zmniejszam do 60. Wybieramy opcję Placement i klikamy w Animate. Gdzieś w jakiś ruch, na przykład tutaj. Później klikamy na tym paseczku tekst. I przemieszczamy. Klikamy gdzieś na tym paseczku, na przykład tu. I przemieszczamy na środek. Dobrze. Teraz to tak zostawiamy. I wybieramy zakładkę Noise Texture. Tam wybieramy opcję lawa. Tutaj mniej więcej. Wybieramy animate. Klikamy gdzieś tutaj na sam koniec. I progress in degrees. Dobra. Teraz to skracamy. Na razie tak to wygląda. No. Jeszcze można tutaj to poprawić, przesunąć o na przykład to. I będzie dłużej to napis na środku. Okej, dobra. Teraz wybieramy, znowu wchodzimy w tekst. Wybieramy tekst cool. I tam wybieramy, piszemy film pod tytułem. I zmniejszamy. Nic nie zmieniamy. Tak niech zostanie. I na sam koniec wybieramy także z tekst z zakładki sample tekst, ten zielony. Też tutaj wstawiam. Wpisujemy tak. W nawiasach nazwa filmu. Zmniejszamy przykładowo do 48 albo do 60. Wybieramy opcję Properties i tu jest taka zakładka Background Color. Tu jest taka alfa, ona jest zaznaczona na 100%. Zmniejszamy na sam dół. Gdy zmniejszyliśmy, wchodzimy w Noise Texture. Wybieramy opcję Lighting. Gdzieś tutaj przesuniemy. Lighting też. Wybieramy opcję Animate. A jeszcze czekajcie, na początku gdzieś tutaj kolorek zmieniamy piorunu. I klikamy gdzieś tutaj na koniec na tym paseczku i wybieramy Progress in Degrees na maksa. Ok. Teraz efekty 3D. Wybieramy pierw tak 3D Blinds. Tam wybieramy na początek sample. O, nic nie zmieniamy, zostawiamy. I spin. Gdzieś tutaj. Dobrze. I teraz jak wygląda nasze intro? To na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I życzę Wam miłego tworzenia nowych intr w Sony Vegasie. I żegnam się z Wami. Do widzenia.